Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na naszym kanale, kanale Zjednoczenia Pozytywnych Tęczy Plus Online. Proszę tylko o sygnał, czy wszystko jest ok, bo jest gorąco, są burze i może być problem w kontakcie. Jak widzicie, jestem rozchwestany, ale też mam przy sobie wiatraczek, który zakupiłem na Allegro, akumulatorowy, także mogę się w razie czego tutaj, jak się spocę, to mogę się przywachlować. Trochę ryfa jak, o wszystko jest ok, trochę ryfa jak wyjmuję taki wiatraczek w autobusie. Wygląda to bardzo czytosko, ale wolę się wstydzić troszeczkę niż się pocić, tak jak się pocę. Także polecam wiatraczki przenośne, nawet nie wiem jakiej to firmy, ale nieźle daje czadu. W każdym razie spełnia swoją funkcję chłodzenia twarzy, czasami zbyt intensywnie. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o sprawie ważnej, o wyborach. Temat bardzo aktualny. Może zadziwi Was dzisiaj to, jak będziemy rozmawiać o tych wyborach, bo będziemy rozmawiać mało politycznie. Wspomniałem ostatnio, że zarówno ja, jak i stowarzyszenie, które kieruję, stara się być mało polityczne i tak się też staramy zachowywać. Staramy się nie zabierać głosu w sprawach politycznych. Od tego są inne stowarzyszenia, które zajmują się rzecznictwem i ochroną praw grup mniejszościowych, praw człowieka. W związku z tym one się wypowiadają. Bardzo często my się podpisujemy pod tymi apelami, ale sami też nie zajmujemy się jakby aktywnie rzecznictwem. Proszę Państwa, wybory. No, bardzo ważna rzecz. Każdy z nas podejmuje wybory różnego rodzaju. Codziennie na przykład podejmujemy wybory, czy będziemy oglądać fakty o 19 na TVN-ie, czy o 19.30 będziemy oglądali wiadomości na jedynce. I ten wybór, myślę, że zmienia gigantycznie świat i nasze postrzeganie. Myślę, że to jest jeden z podstawowych wyborów w życiu, jakie dokonujemy, bo wybór kanału i wiadomości, jakie przyswajamy, zmienia też nasze patrzenie na świat, na ludzi, na nasze, i też wpływa na podejmowanie przez nas różnego rodzaju decyzji. Ja przyznam się szczerze, że czasami jak z Pawłem oglądamy TVP1 wiadomości, głównie dla beki i głównie dla różnych napisów, które się tam dzieją i na dobór tematów, to muszę przyznać, że jestem w szoku, no jestem w innym świecie, ale no, ludzie podejmują wybory, jaki kanał oglądają, jakie wiadomości przyswajają. No i to jest jeden z wyborów, które w życiu ludzie podejmują. Ale podejmujemy wybory na każdym kroku. Czy będziemy jeść rano płatki śniadaniowe, czy też zjemy grahamkę. Podejmujemy decyzję, czy będziemy jechać takim autobusem, czy taką linią tramwajową. Decyzje, wybory są nam, nie są nam obce. Jedne wybory są mniej ważne, drugie wybory są bardzo istotne, bardzo ważne. Decydują czasami o naszej przyszłości i o naszym życiu. Dzisiaj będę mówił troszeczkę o wyborach życiowych. Będę mówił o wyborach, które mają wpływ na nasze życie i zdrowie. Ale zanim przejdę do bardzo poważnych spraw, chciałbym chwilę porozmawiać o jednej mniej poważnej sprawie. Otóż obejrzałem ostatnio na wspomnianym kanale TVP1, czyli Telewizji Polskiej, środową debatę prezydencką. I muszę Państwu powiedzieć, że jestem w szoku. Nie dlatego, że słyszałem różne odpowiedzi różnych ludzi, którzy przyszli do studia, niektórzy z flagami. Zastanawiałem się, dlaczego niektórzy nie przyszli z krzyżami, bo przecież reprezentowali bardzo ortodoksyjne organizacje katolickie. Przecież krzyż też jest bardzo istotną kwestią. No ale przyszli, jedni przyszli z konstytucją, jedni z flagami, inni przyszli w okularach, które ciągle zdejmowali. No ale było ciekawie. Natomiast nie tyle odpowiedzi mnie tutaj jakby zszokowały i nie tyle byłem zaskoczony odpowiedziami, co pytaniami. Debata prezydencka w bardzo poważnej telewizji, państwowej telewizji, ludzie płacą abonament,
I nagle po prostu dowiaduje pytania, sześć chyba pytań bardzo istotnych, najważniejszych, żeby ludzie mogli sobie wyrobić zdanie na temat przyszłego prezydenta i żeby mogli, żeby to, ta debata dała nam jakieś światło na to, kogo wybierać. W końcu to jest bardzo ważny wybór, bo to idzie na 5 lat chyba, tak? 5 lat. I to, no to jest bardzo istotna kwestia. A tu się okazuje, że pytania dotyczące pierwszej komunii, małżeństw homoseksualnych, nieistniejącej szczepionki na COVID-19. No sam odpał. Muszę Państwu powiedzieć, że no bardzo istotne pytania. No takie pytania, że no dla mnie, dla przeciętnego Polaka, ma to naprawdę niesamowite znaczenie. Czy dzieci będą przygotowywały się do pierwszej komunii w szkole, czy w salce katechetycyjnej? No to jest szalenie istotne pytanie. Już pomijam kwestie zdrowia, szczepionki, której nie ma, czy też ja pierdzielę, zanim zająć się w ogóle najpierw diagnozowaniem w kwestii COVID, sprawdzaniem ilu mamy zakażonych w Polsce i opieką, należytą opieką nad tymi zakażonymi i odpowiednią profilaktyką, prewencją, żeby tych zakażeń było najmniej, to oni rozmawiają o czymś, czego nie ma. I czy będą szczepić, czy nie będą szczepić? No bo oczywiście kwestia jest tego, że jak już będzie, no to wszyscy będą się zastanawiali, czy szczepić. No bo nie daj Boże, jeszcze będzie miała jakieś skutki uboczne. Autyzm albo coś bardziej pokręconego. Może po tej szczepionce wszyscy będziemy homoseksualistami. I nagle będziemy musieli po prostu adoptować dzieci z domów dziecka. Boże, ludzie. Naprawdę zajmijmy się czymś ważnym, czymś istotnym w życiu. No i właśnie o tych wyborach chciałbym z Wami chwilę porozmawiać. Bardzo istotną, ważną rzeczą w naszym życiu jest dobór odpowiedniego partnera seksualnego. W ogóle nie tyle partnera seksualnego, w ogóle chłopaka, dziewczyny. Dziewczyny, bo to w zależności od tego, jaka konfiguracja. Tak. Pamiętajcie, że mamy 3 orientacje seksualne. To jest heteroseksualizm, biseksualizm i homoseksualizm. Szybko wytłumaczę. Homoseksualizm, zdolność kochania i odbywania jakby miłości, również miłości seksu z osobą tej samej płci. Biseksualizm, z osobą tej samej płci, jak i płci przeciwnej. I heteroseksualizm z osobą płci tej samej. Podkreślam, mówimy o orientacji psychoseksualnej, czyli o tym, że tu jest możliwość kochania, darzenia drugiej osoby uczuciem, a później oczywiście za tym idzie ciało. Seks też bierze się z głowy, pamiętajcie, to tak na marginesie zupełnie, dla tych, którzy myślą, że seks rodzi się gdzieś tam poniżej. To poniżej to tylko narzędzie do wykonywania pewnych przyjemnych rzeczy. No i tutaj pierwsze wybory. Pierwsze wybory to czyli umiejętność dobrania odpowiedniego chłopaka, dziewczyny, tak żeby nam było w życiu lepiej. Tak jesteśmy stworzeni, że szukamy drugiej połówki, z którą chętnie rozmawiamy, chodzimy do kina, chodzimy na spacery, do której chętnie się przytulamy. To jest naturalne, normalne. Tak jesteśmy stworzeni, tak nas stworzyła natura, że jesteśmy osobami stannymi i dążymy do tego, żeby być w życiu z kimś. I tu, proszę Państwa, ten wybór jest bardzo istotny, żeby dobrać odpowiednią osobę, żeby mieć z nią dobrą komunikację. Ale zanim w ogóle wybierzemy w ogóle partnera, zanim podejmiemy w ogóle jakąkolwiek decyzję w swoim życiu, musimy się zastanowić też, jaki chcemy reprezentować styl życia seksualnego w swoim życiu. Są też osoby w naszym świecie, wśród generalnej populacji, które w życiu nie decydują się na bycie z kimś. Chcą być same. Nie chcą uprawiać seksu. Albo chcą być z kimś i nie uprawiać seksu. Czyli wybierają wstrzemięźliwość seksualną. Proszę nie pomylić tego z celibatem lub jakimś innym nakazem, który idzie z góry. Wstrzemięźliwość seksualna jest to coś, co wypływa bezpośrednio z nas. Jest to decyzja o zrezygnowaniu z aktywności seksualnej. Dobrowolnym
osobistym, zrezygnowaniu z aktywności seksualnej, jakiejkolwiek. I wtedy ten styl życia seksualnego w kontekście zakażenia jakimikolwiek infekcjami przenoszonymi na drodze kontaktów seksualnych jest szalenie bezpieczny, bo nie ma seksu, nie ma żadnego ryzyka, też nie ma żadnych obaw, że może moglibyśmy czymkolwiek się zakazić. Oczywiście na drodze kontaktów seksualnych, bo nie mówię oczywiście tutaj o COVID czy o jakichś innych świństwach, które w powietrzu wirują, szaleją i mogą nas zakażać. Ale jeżeli nie wybierzemy wstrzemięźliwości seksualnej, bo takich ludzi na świecie jest bardzo mało, to właśnie tu jest ta kwestia doboru odpowiedniego partnera seksualnego. Dobrze jest, jeżeli w życiu ma się drugą połówkę, do której ma się zaufanie, którą się kocha, którą się jest blisko, z którą ma się satysfakcjonujące relacje seksualne i wtedy jest super. Ale żeby ta relacja była bezpieczna, żebyśmy mogli mówić o tym stylu życia seksualnego jako o czymś bezpiecznym i dobrym, to nasz partner lub partnerka seksualna na wejściu musi być zdrowa i drugi warunek musi być nam wierna lub wierny, w zależności od konfiguracji. Jeżeli ta relacja na wejściu będzie zdrowa i partner zachowa nam wierność, będziemy bezpieczni. Do tego Was zachęcam. Takich szukajcie ludzi w swoim życiu, takich, żebyście się niczego nie obawiali, żeby seks sprawiał Wam jak najwięcej przyjemności i żebyście nie musieli się martwić o cokolwiek innego. Ale jak spojrzymy na świat i spojrzymy na ludzi, no to wiemy też, że rzadko spotyka się takie pary, które od zawsze są ze sobą albo które dochowują tak do końca wierności. No to jest też tak, że czasami naturalnie się pary, relacje, związki kończą. Partner umiera na przykład i zostaje wdowa lub wdowiec. Czasami z różnych powodów partner musi wyjechać, odejść od drugiej osoby. Są różne rzeczy, dzieją się na świecie i trudno mówić tutaj o takim, no nie jesteśmy tak jak łabędzie czy słonice, które wiążą się na całe życie i jak partner odchodzi, to już nie wchodzą w żadną inną relację towarzyską, miłosną, seksualną. Jesteśmy ludźmi stadnymi, tak jak powiedziałem, dążymy do tego, żeby być z kimś. Dlatego też jak zostajemy sami, to dążymy do tego, żeby być z kimś innym. Szukamy następnej osoby, najbardziej dopasowanej do nas, czy takiej osoby, z którą będziemy my się najlepiej czuli, czy będziemy mieli najlepszy seks. I to nazywamy w naszej terminologii edukatorów seksualnych jako tendencja do bycia w stałym związku. Tutaj trudniej już jest o zachowanie bezpieczeństwa, trudniej jest o taką pewność, że wszystko jest ok, no bo zmieniamy partnerów. Gdzieś ci partnerzy się w naszym życiu zmienili. Nie do końca jesteśmy odpowiedzialni za historię seksualną naszych partnerów, ich partnerek itd., itd. Nie do końca jesteśmy w stanie być pewni, czy wszystko na tej drodze, na tym drzewku relacji było ok, czy wszyscy byli tam zdrowi i czy nie doszło do jakiegoś zakażenia, które na przykład jeszcze nie jest jawne, bo nie jest wykryte. Dlatego tutaj ta tendencja do bycia w stałym związku, jeżeli jesteśmy w tym okresie życia, jeżeli jesteśmy w tym momencie, zalecam Wam, żebyście byli ostrożni, żebyście uprawiali seks z zabezpieczeniem lub uprawiali techniki seksualne, które nie są obciążone ryzykiem zakażenia. O tych technikach już wspominałem wcześniej. Będę o tych zachowaniach seksualnych również mówił wcześniej. Ale wracając jeszcze do zachowań seksualnych, oprócz tendencji do bycia w stałym związku, czyli szukania odpowiedniej osoby w naszym życiu, moja koleżanka Dagmara zawsze mi powtarza, że statystycznie to jest tak, że w naszym życiu mamy około 5 partnerów życiowych. Nie seksualnych, bo seksualnych czasami może być więcej, ale 5 partnerów życiowych, takich, z którymi podejmujemy bliższe relacje,
bliższe relacje towarzyskie, sercowe, to osobiste, także prywatne. Także to też jest tak, że w naszym życiu może zadziać się dużo na różnym etapie naszego życia. Także tutaj zalecam Wam rozwagę, ostrożność, ale też taką uczciwość wobec siebie i wobec partnera. Wtedy najlepiej, proszę Państwa, i tutaj powiem o czymś bardzo ważnym, podjąć decyzję o wspólnym zrobieniu testu na HIV, na kiłę i sprawdzeniu siebie wzajemnie. Nie sprawdzeniu siebie, czy ty jesteś gorszy, czy ja jestem gorsza, czy ty wnosisz tu jakieś obciążenia do tej relacji. Nie. Na zasadzie zacznijmy nową kartę w swoim życiu, zróbmy test na HIV, zróbmy test na kiłę i rozpocznijmy świadome życie, świadome współżycie, tak żebyśmy mieli, żeby nasze zaufanie do siebie było większe, żeby ta relacja była pełniejsza. Jeżeli zachowamy wierność, możemy cieszyć się seksem jeszcze bardziej, jeszcze pełniej. No ale są też tacy ludzie, którzy wybierają styl życia seksualny oparty na wchodzeniu w wiele relacji seksualnych bez konieczności zaangażowania emocjonalnego. To się nazywa mnogość partnerów, już nie będę tutaj operował tymi hasłami seksuologicznymi, no ale to jest wielu partnerów, zmiana partnerów, partnerek seksualnych, głównie dla rozładowania napięcia seksualnego, głównie dla budowania samej relacji seksualnej, niekoniecznie relacji osobistej. I ten styl życia seksualnego jest obarczony największym ryzykiem przenoszenia różnych zakażeń na bazie kontaktów seksualnych. Dlatego tutaj tym osobom, które podejmują taki styl życia, które decydują się na taki styl życia, wybierają takie życie, zalecam szczególną ostrożność w doborze partnerów, ale też szczególną troskę w ochronie swojego zdrowia i życia. Pamiętajcie też, że ważne jest to, żeby być szczerym wobec siebie i wobec partnera seksualnego. Powtórzę jeszcze raz, możecie zrobić testy. W Polsce jest bardzo dużo, chyba 37 punktów konsultacyjno-diagnostycznych. W Warszawie jest ich aż 5. 5 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których możecie anonimowo i bezpłatnie zrobić testy na HIV. Ja zapraszam do naszego punktu na ulicę Jagiellońską 37, do przychodni na Jagiellońską 37. Tam od poniedziałku do piątku w godzinach 17-19 możecie zrobić anonimowy, bezpłatny test w kierunku HIV, kiły i HCV. Zachęcam Was, oczywiście pamiętajcie o reżimie, pamiętajcie o tym, żeby przychodzić do nas w maseczce, pamiętajcie o tym, że będziecie zachowany dystans społeczny w odległości minimum 2 metrów. Doradca będzie z Wami rozmawiał, odbędzie rozmowę przed i po teście. Pielęgniarka będzie ubrana troszeczkę inaczej niż zazwyczaj, będzie chroniona kombinezonem, ale to pielęgniarka. Tutaj zachęcam Was do korzystania z tej formy testowania, a jeżeli nie, to wejdźcie na stronę projekttest.pl i zamówcie test do samodzielnego wykonania w domu. Tam też trzeba odbyć rozmowę przed testem. Dostajecie kod, za pomocą którego weryfikujecie się na stronie internetowej i zamawiacie test do samodzielnego wykonania w domu. Pokrywacie jedynie koszty przesyłki, test jest bezpłatny. Tą akcję prowadzi Fundacja Edukacji Społecznej, którą polecam i którą rekomenduję w pełni. Jeżeli nie chcecie skorzystać z tej formy stacjonarnego testowania, jakim są punkty konsultacyjno-diagnostyczne, to skorzystajcie z formy wysyłkowej. Powtórzę jeszcze adres strony projekttest.pl Fundacja Edukacji Społecznej. I nasz punkt PKD na ulicy Jagiellońskiej 34, punkt prowadzony przez Zjednoczenie Pozytywni w Tęczy. I to są, proszę Państwa, wybory, o których głównie chciałem dzisiaj podkreślić, że to są ważne wybory. Wybory decydujące o Waszym zdrowiu, życiu, przyszłości, ale też dobrym samopoczuciu, o tym, jak sobie ułożycie życie, z kim sobie ułożycie to życie, ile będziecie mieli dzieci i jak fantastycznie będziecie się czuli.
Wbrew pozorom są to ważniejsze wybory niż wybory prezydenta na kadencję pięcioletnią. Ważniejsze wybory to, czy nasze dziecko, czy dziecko naszego sąsiada pójdzie do pierwszej komunii świętej przygotowane w szkole, czy w salce katechetycznej. No i wreszcie myślę, że to jest też najważniejsze, że będziemy mieli takie poczucie, że decydujemy sami o swoim życiu. Bo z tym prezydentem to jest też tak, że nawet jeżeli go wybierzemy i myślimy, że to jest nasz prezydent, to nie do końca może on podejmować decyzje, które wydają się, że to są nasze decyzje. I później możemy się obudzić z ręką w nocniku i powiedzieć, a przecież głosowałem na niego, a przecież tyle mi obiecał w kadencji, przed wyborami. Tyle powiedział, że tyle zrobi dla nas. A tu się okazało kuku. Dlatego podejmujecie świadome własne wybory. Pamiętajcie o tym, że 28 czerwca podejmiecie też wybory, decyzję o prezydencie. I to też są ważne wybory. Wybierzcie mądrze. Pamiętajcie, że dobro wraca, zło też wraca, tylko że w piorunującym tempie. A na dobro zawsze trzeba troszeczkę poczekać, bo dobro jest cierpliwe i zawsze odda się po trzykroć więcej. Tym optymistycznym akcentem powrotu dobra do nas chciałbym zakończyć. Tak trochę zabrzmiało górnolotnie. Tu nagle mówię o seksie, a tu o powrocie dobra. Ale myślę sobie, że powinniśmy być dobrzy dla siebie i jak się oglądam tych wszystkich kandydatów na prezydenta, to każdy mówi, że wszyscy musimy być dobrzy dla siebie. To ja tak się nauczyłem z tej telewizji, proszę Państwa, i tak powiem Państwu, bądźcie dobrzy dla siebie i szanujcie siebie i bądźmy wszyscy równi wobec siebie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu. Będzie burzowo, będzie ciepło, będzie gorąco. Jeżeli nie zaopatrzyliście się w wiatraki, to zaopatrzcie się w klimatyzatory, wiatraki. Dobudujcie sobie balkon, bo ja mam. I życzę Wam naprawdę miłego, miłego weekendu. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jesteśmy jeszcze na pewno do końca czerwca i chętnie się z Wami łączymy tutaj w internecie. Powiem tak, im więcej, im dłużej jestem, tym bardziej ta forma kontaktu mnie się bardziej podoba i cieszę się ogromnie, że mogę gościć w Waszych domach w ten sposób. Na pewno tak szybko zjednoczenie nie zrezygnuje z tej formy przekazu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. O, drzwi na targówku, proszę Państwa, będzie lało. Do widzenia.